Pan uważa, że jeśli chodzi o tych ludzi, którzy realną władzę sprawują w Polsce, można ich albo przekonać, albo pozabijać. Czy nie ma trzeciej opcji, że w warunkach, kiedy już im micha się kończy, oni między sobą rozpoczną walkę, tak jak to miało kilka lat temu miejsce na Ukrainie, czyli hieny, które na nas żerują, zaczną walkę między sobą, rzucą się sobie do gardeł. Jest taka możliwość, proszę pana, ale to już było. To już w Polsce było. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, właśnie na ten moment. Po katastrofie akcji wyborczej Solidarność, bo to się skończyło katastrofą, jak pamiętamy, Sojusz Lewicy Demokratycznej w 2001 roku uzyskał ponad 40% wyborów. Prawie, że wystarczyło mu na stworzenie większościowego rządu, ale trochę mu zabrakło. W związku z tym dobrał sobie do koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma 100% zdolność koalicyjną. I Marka Pola jako resztówkę po Unii Pracy, bo już Unii Pracy właśnie nie było, ale Marek Pol jeszcze był. To był trzeci człon koalicji. I co się wtedy stało? Nastąpiło nieporozumienie w klubie gangsterów. Na tle podziału łupów. Wierzchołkiem Góry Lodowej była wizyta Rywina u Michnika. Między dżentelmenami, jak to Michnik nagrał, bo jak to jest właśnie między dżentelmenami, taki obyczaj, panowie. Jak Rywin, dobry kupiec, ale pan redaktor Michnik jeszcze lepszy. Pan redaktor Michnik myślał, że jak nagra pana Lwa Rywina, jak zaniesie to nagranie Millerowi, to będzie go straszył i Miller mu odda Polsat za darmo. Ale Miller jeszcze lepszy kupił. Miller przetrzymał pana redaktora Michnika. Kiedy pan redaktor Michnik zagroził, że to on ujawni, to on to ujawni, ale dopiero w grudniu. Ale wizyta miała miejsce w lipcu. No i oczywiście wszyscy zapytali, dlaczego panie redaktorze tak późno pan to ujawnił? Albo prowadziłem śledztwo dziennikarskie. A jakie są wyniki? A no wyników nie ma, bo to nie ma. No i tak się to... Ale to nie istotne, bo to takie, że tak powiem, komediowe, taka komiczna warstwa tego człowieka. Natomiast chodzi o to, że dekompozycja obozu władzy była tak wielka, że jak państwo pamiętacie, pojawił się wreszcie rząd Marka Belki, premiera Marka Belki, człowieka aż po dwóch pseudonimach operacyjnych, który był rządem sierotcym. Rządem sierotą, bo do tego rządu się nie przyznawało żadne ugrupowanie parlamentarne. A ten rząd mimo tego rządził sobie jak gdyby nigdy nic. Co to był za rząd? Otóż rząd Marka Belki był widomym dowodem, że rozwiedka przeszła na ręczne sterowanie. Dekompozycja była tak głęboka, że Sojusz Lewicy Demokratycznej po prostu się rozleciał. I wytwarzając próżnię polityczną, w którą jednym susem udało się wskoczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu. W tę próżnię polityczną. Tylko dlatego, że ta próżnia się wytworzyła. Otóż w tym momencie Jarosław Kaczyński zaczął się odgrażać, że on ich wszystkich powysadza w powietrze i zajmie ich miejsce. I rozwiedka potraktowała te pogróżki serio. Dlatego, ponieważ nie było Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo się rozleciał po prostu w jednej chwili, dlatego trzeba było jakieś mniejsze zło znaleźć. I dlatego rozwiedka oddała wszystkie atuty, którymi dysponowała, Platformie Obywatelskiej. Jako mniejszemu złu, które zagrodzi drogę na razie tymczasowo. I tak się stało. W roku 2007 sytuacja ponownie znalazła się pod kontrolą. I żadnej próżni politycznej już nie ma. A w tej chwili, jak państwo widzicie, renesans Parku Jurajskiego. Pan Leszek Miller, pan Józef Oleksy, jeszcze tylko patrzeć, jak się tam Gromosław Czerwiński pojawił tam inny. Cały Park Jurajski z martwych powstał.
I to widać wyraźnie, że okres kwarantanny dobiegł końca. I, a jak okres kwarantanny dobiegł końca, to jak mówią wymowni Francuzi, on revient toujours à son premier amour. Zawsze się wraca do pierwszej miłości. A pierwszą i jedyną miłością Brazylii jest sojusz Unii Demokratycznej. I dlatego w najbliższych wyborach prawdopodobnym zakończeniem tego całego procesu będzie rząd Platformy Obywatelskiej z sojuszem Lewicy Demokratycznej. Bo jeszcze musicie Państwo zwrócić uwagę, że rząd jest dobierany pod, również nie tylko pod kątem preferencji tam wyborców. To tam może i tak, ale preferencje wyborcze się odpowiednio kształtuje. Natomiast rząd jest dobierany przez starszych i mądrzejszych siły wyższe pod kątem zadań, jakie ma do spełnienia. A jakie zadania Polskę czekają do spełnienia? Po pierwsze, co wiemy już od 19 listopada ubiegłego roku, pojednanie z Rosją. No to któż nas lepiej pojedna z Rosją, jak mówić sojusz Lewicy Demokratycznej, prawda? Drugie zadanie, jakie nas czeka, to jest rekompensaty dla Izraela i diaspory żydowskiej. No to któż lepiej to załatwi, jak nie sojusz Lewicy Demokratycznej? Wszystko zrobią, co będą musieli. I pod tym kątem jest dobierane, są odpowiednie siły polityczne. Na Węgrzech jest sytuacja podobna teraz, znaczy w ubiegłym roku wystąpiła podobna sytuacja po tym błaźnie premieru Grzegorczakim, co w Polsce w roku 2005. Orban wskoczył w próżnię polityczną, jaka się wytworzyła, bo tam mniej więcej to samo się stało. Tyle tylko, że on ma takiego rozgrywającego w osobie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zdaje się, że już zaczyna pękać. Zdaje się, że już zaczyna pękać. Ja dokładnie tak sytuacji na Węgrzech nie znam, ale mam wrażenie, że to jest po prostu to samo, co Polsko, przesunięte o fazę. Przesunięte o fazę. I proszę zwrócić uwagę, w 2007 roku Jarosław Kaczyński, który był premierem rządu, przekonał się, jak nieudolne jego były usiłowania. Bo być może, że uważał, że ten, bo on tam rzeczywiście ten Bóg padł wysadzał w powietrze, aż dopiero się przekonał, że niczego nie wysadza, kiedy jego główny wysadzacz, mianowicie pan Janusz Kaczmarek, został przyłapany, jak o północy w hotelu Marriott składa dzienny meldunek swojemu prawdziwemu zwierzchnikowi. No. I to się wtedy wyjaśniło, jak nieudolne były te usiłowania, jakimi złudzeniami myśmy się wszyscy, znaczy nie wszyscy, no ale tam karmili się, mnóstwo ludzi się karmiło. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Pan w swoich tezach, bardzo niestety ponurych, właściwie mówi, że z której z moich książek pisze, że właściwie, żeby zrobić karierę w tym kraju, to albo trzeba się dać zwerbować którejś z agentów po prostu, bo inaczej człowiek nie ma żadnych szans się tutaj przebić. Ja tak myślę, że pytanie do pana, czy pan uważa, że my jesteśmy w takiej sytuacji, że kryzys gospodarczy u nas jest bardziej prawdopodobny niż w krajach Starej Unii i w związku z tym, czy ten kryzys może być tak duży, jak to było w Argentynie na przykład i czy to być może, bo tak pan powiedział pan bardzo pesymistycznie, czy być może to paradoksalnie byłaby jedyna szansa w porównaniu do pierwszej Solidarności, która tak, to był rzeczywisty ludowy ruch, tak sobie wyobrażamy w każdym razie, to nie była druga Solidarność, tylko pierwsza Solidarność i być może na bazie tego może nastąpić jakieś odwrócenie trendów. Czy